Dobra, i tak jak obiecywałem, zasadzka na karawanę, i tak wygląda ta bitwa. Szczerze, to jest też, że raczej tak mi się wydaje, mogę powiedzieć, losowa dosyć bitwa, ale z drugiej strony plusem jest na pewno to, że można, no po prostu raz się zdarza, że bitwa wygląda w ten sposób, raz trochę inaczej. No cóż, zacznijmy oczywiście standardowo, jak na tą grę przystało. Wyślemy do przodu naszego kochanego Egila, który będzie tankował wszystkie obrażenia. I zobaczmy, jednak postanowili pobić Moguna odrobinkę. No cóż, tego się można było spodziewać. To są łuczniczki, one są dość niebezpieczne, no więc raczej będę starał się na nie uważać. No ale mam nadzieję, że nie będzie źle i jakoś tą bitwę uda mi się wygrać. No łuczniczki, wiecie jak działają, to są łuczniczki, więc tak, nie są zbyt mocne, ale są denerwujące. O, wiecie co? I tu chyba będę mógł użyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ha. Tak, tutaj będę mógł użyć specjalnej umiejętności ALET, którą jest Thread the Needle, czyli po prostu przestrzeliwuje 5 pól i zadaje im punkty pancerza i punkty pancerza i życia. No, właściwie szkoda, że wziąłem tak w ogóle ALET, bo jak widzieliście, powiedziałem, no nie chciałam tego robić, ale jednak ją wziąłem. To nie ma większego znaczenia popularnego, ale no niestety, no, może niepotrzebnie ją tu brałem, może lepiej jakby odpoczywała, ale cóż, szkoda. Nic już teraz nie zrobię. Oj, popełniłem błąd, zagadałem się i spowodowałem, że Mogun zdobył killa tak zwanego, więc to błąd. No ale cóż, nie, przeciwników jest na tyle dużo, że raczej wszyscy, którzy mają zdobyć poziomy, je zdobędą, więc spokojnie, nie trzeba się tak bardzo spinać, chociaż oczywiście im więcej walczymy, tym lepiej dla naszych poziomów. Dobra. No, ta bitwa jak widać nie jest trudna, te łuczniczki nie są mocne, w ogóle ci przeciwnicy nie są mocni, ten tylko ma 12 na 12, on jest odrobinę, on jest największą przeszkodą, no ale cóż, i wiecie co zrobię, chyba poświęcę naszego pionka Hoguna, czy Moguna, nawet nie wiem kto to jest, żeby zadać tym gościom trochę obrażeń. Bum! I niestety Mogun czy Hogun umarł, niestety. Dobra, tutaj ten trasher stara się robić co tylko może, aby mi napsuć krwi. Na szczęście nic takiego się nie stanie. I wiecie co, myślę, że mogę i Egilem zacząć atakować, bo ma na tyle punktów życia. Ha, jakie szczęście, 10% na chybienie i właśnie 10% było. Dobra, tutaj bardzo dobry jest do takich robót. Teraz wydałem mu odpowiednią ilość moc. Odpowiednią moc mu dałem, jest naprawdę bardzo dobry. Róg. Dobrze, Iver również coś ciekawego zadziała i niestety walet. Nie walet w tego pajaca, tego się nie spodziewałem szczerze. Wiesz co, może zabijcie tą babkę, tego jeszcze zostawicie, już nie wiem czy to był błąd. Nie, o jednak. Ojojoj, jednak Alet oberwała. Czy jest szansa, że ją uratuje? Wiecie co, chyba nie ma większych szans, że ją uratuje, tak więc
tak czy siak użyję tego ciosu, bo nie widzę większych szans, żeby uratować Aleś. No niestety, tak już wyszło. Tak, i tutaj mnie trasze potraktował nieprzyjemnie, nieładnie, no ale cóż, mogę na to poradzić. To wszystko przez to, że użył gwiazdy, dużo willpowera, żeby mnie ściągnąć. No widzicie, ale niestety gminy. Ale jak mówię, ona jest dobra, ale nie najlepsza. No i wiecie co, i tutaj wykorzystam również Mark the Play. Pozbędę się kolejnego wroga. Oj. Troszkę mi to nie wyszło, szczerze powiedziawszy, bo się trochę zablokowałem. No cóż, i muszę... To było trochę głupie. Róg jest raczej bezpieczny, ci mogą mu zadawać tylko po 2 obrażenia, tak więc nie ma większych problemów. No, z tego co widzę, to wszyscy przeciwnicy na tej mapie, więc... To by było na tyle. Ten tutaj straszować zaczął. Na szczęście nic wielkiego nam krzywdy wielkiej nie wyrządził. Może zaatakujmy tą babę za 2, żeby... Dobra, ruch. Nie chciałbym, żebyś zginął. To chyba nieuniknione. Tak, to chyba nieuniknione, więc po prostu żyję po raz ostatni Mark of Prey. No co jest? Ruch? Dobrze, o to chodziło. No, na tym gościu Iver go zabił. Albo Egil. To był chyba Egil, który go zabił. No i niestety ruch również pada. Wiecie co, no szkoda, ale... To jest ostatnia bitwa w tym rozdziale, a nie jestem pewien, czy kontuzje przenoszą się do następnego rozdziału, więc po prostu wyzabiję tych gości i bez większych, bez rozpaczy przejdę dalej. Dobra, mam nadzieję, że Izab nie będzie zablokowany. Dobra, strzelajcie wy, i tak już nie macie szans. No, resztę kiedy dam Millerowi, czemu nie? No, może Gilowi nawet. A, może nie. Iver potrzebuje poziomu. No, zobaczymy jak wyjdzie. Egil jest pierwszy, więc Egil będzie miał ostateczne uderzenie, więc do dzieła Egil i cześć. No i super, dobrze wybrałem, bo dostał dzięki temu awans. No, jak widzicie, nie było to takie trudne starcie, mimo że straciłem niestety Ruka i Elet. Ale nic się nie dzieje, szczerze powiedziawszy. Pamiętajcie, poziom cały czas jest trudny. Więc to już jest coś. I 12 punktów renomy, super. Nie w ten sposób upada bohater, znaczy bohater, główny przywódca tych gości. No i zbieramy ciała, bierzemy tarczę. No, będzie jeszcze będziemy musieli jeszcze raz walczyć, gdy tamci się dowiedzą, co się stało. No, ale cóż, bierzemy tą naszą, ten wóz z żarciem, tarczę, żeby udawać tamtych. No i wchodzimy. I oczywiście drzwi nam otwierają. I z tego, co się nie mylę, to zabiliśmy tu gościa, którego mogliśmy przyłączyć, ale on jest taki se. Chociaż nie, nawet nie najgorszy byłby, nawet dość dobry byłby, ale jednak mimo wszystko może dobry byłby, ale nie na tą grę. Tak, no i tak jak Iver nam powiedział, po przejściu przez bramę goście coś uciekają, no i a uchodźcy wbiegają do środka. I pomyliłem się, będzie jeszcze jedna walka. Ha, tego się nie spodziewałem. Dobra, Hogun jest ranny, więc Mogun do dzieła. Nie spodziewałem się tego, że tak to wyjdzie. Że będzie jeszcze jedna bitwa do zdobycia punktów renomy i takie tam. Wiecie, nawet trochę szkoda, że tak to wyszło. Widzę, że ta bitwa będzie łatwiutka.
Tak. Powiem tak, no trochę szkoda, że tak to wyszło, bo walczymy przez to na standardowych mapach, a gdybyśmy przeszli przez bramę albo przez... O Jezu. Przypadkiem. Wypadki chodzą po ludziach. Ale tak czy siak mówię, jakbyśmy przeszli przez bramę, to by była inna mapa do walki. Jakbyśmy przeszli przez tam wodę, to też byłaby inna mapa do walki, więc to trochę zmienia sytuację. Niewiele, ale odrobinę. Myślę, że tu nie będzie większych problemów. Bardzo dobrze. Ci goście nic nie robią. Iver wykorzysta jeden punkt. Mamy bardzo dobre morale, dzięki czemu dostajemy więcej punktów willpower. To jest bardzo dobre zawsze. Jeśli tylko da się to osiągnąć. Dobra, tutaj strasznie bez sensu ustawiona jest ta babka. Odlew, no ale cóż zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jakbyśmy się tu ruszyli, to możemy ich Thread the Needle zaatakować, ale ten ma 15 punktów pancerza sobie narobił przez to, że stoi wokół niego tylu dobrych gości swoich. Ach, ten Shield Wall. Niby nic, a czasem potrafi dopiec. A wiecie co? Zużyję trochę tego. Mogun. To jest Mogun? Mogun. On i tak jest raczej na stracenie. I o, jak mu zjechał punkty życia. No ale dobrze. No, on jest raczej na stracenie, więc naprawdę się nie przejmuję tym, co się z nim stanie. Dobra, jeszcze raz Stonewall'a. Może dalej będą go atakować przeciwnicy. Jak Bóg Kuba. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie widzę, oddali mu pięknym za nadobne atakiem na punkty życia. Znaczy właśnie tym traszem, jak mówiłem. Jak to się nazywało? Fury atak? Czy coś w tym stylu? No i niestety tutaj Iver będzie musiał dobić tego gościa, nie jest to zbyt dobre. Mógłbym to zrobić rukiem albo kimś innym, no ale miałem nadzieję, że jednak coś z tego wyjdzie. Wiecie co? Mogę zabrać temu całe 5 punktów życia. To jest dość dużo. Połowa ją będzie już niegroźna. I to jest piękne w tej grze, że wszystko wiadomo. Naprawdę ta gra jest piękna. Ale chcesz zabić kogoś? Chcesz, ale nie uda ci się w tej turze. No dobrze. W następnej. Kogoś zabijesz? Dobra, ci chodzą jak barany. Wiecie co? Dalej Bloody Clay. Nie ma co się przejmować. Punkty pancerza bardzo dobrze mu schodzą i punkty życia to jest dość dobre. O, umarł niestety. Cóż za pech. Dalej Stonewall. Może jeszcze ktoś się skusi, żeby cię zaatakować jak debil. Niestety ten zaatakował Ivera i zabrał mu parę punktów. Parę punktów życia. Dobra, wykończmy gościa. Iver biednego w minus 7. Oj, to bolało. No ale teraz za to. O, ale szczęście. Bardzo dobrze, że zaatakował Ruka w ten sposób, a nie inaczej. Bo gdyby zaatakował Ruka w punkty życia, to zabrałby mu naprawdę parę ładnych punktów życia, co nie byłoby dobre. W następnej turze jest ten. On może się skusić na Ruka. Na szczęście nie, co za idiota. On mógłby zabić Ruka nawet w tej turze, więc dobrze się stało. W następnej turze jest tamten. On będzie próbował, cokolwiek będzie próbował, to mu się nie uda. Przesuńmy się tutaj i ściągnijmy temu pancerz i w następnej turze Iver go wykończy, czy nawet ale może mu zadać potężne obrażenia. Dobra, tutaj ten gość niewielkie straty dzięki niemu, przez niego poniesione zostały. Dobra, może zaatakujmy te 4 punkty życia, to zawsze coś. Teraz w następnej turze jest ten dziad, który jest dziadem, czy ojej, nie, który zada duże obrażenia, ale która zginie drugi raz za chwilę, niedobrze. Jakby to rozegrać, żeby nie przegrać, żeby nie stracić zbyt dużo wojaków. No cóż, widzę, że i tak stracę Ruka, ale to jest chyba ostatnia bitwa w tej
w tej turze, więc nie powinno być kłopotów. No, nie powinno być tak źle. Wiecie co, może wykończę tego gościa. Iver, bardzo ładnie. Dlaczego? Co tu się stało? Nie wiem, to było jakieś trochę dziwne. No i cóż, jeden punkt życia został naszemu biednemu... naszemu biednemu... Rukowi. No cóż, on zginie w tej turze. No, nie mogłem już poradzić. Tak czy siak by zginął. 7 punktów, to bolało. Następny jest ten. No i toalet. Nie uratuje jej. Dobrze. Skoro jej nie uratuje, to chociaż zadam temu jakieś poważne obrażenia i kolejny gość będzie wyłączony z walki. Został jeszcze ten i ten. Na razie, ale niestety zginęłaś. Szkoda. Zaatakujmy go w punkcie pancerza i w następnej turze ruch Iver. Iver będzie go dość mocno pokiereszować, mam nadzieję, za 4, no za 5. Nie, źle, mogę być lepiej. Dobra. To jest swój standardowy dziadowski atak. Dobra. I kogo by tu zabić? Tego nie, tego nie, tego nie, tego nie. Dobra, Egil jeszcze jest. Ale wiecie co, nie. Po prostu zabiję tego, bo Udleif przeżyje atak tamtego gościa, zada jej 2 albo 4 punkty obrażenia więcej. Więc powinno być dobrze. No dobra, Egil zabijaj i zobaczymy, co w następnej turze kto będzie, co ten zrobi. I jednak atakuje Ivera, żeby mu zmniejszyć jego potencjał bojowy. On zaatakował go za 5 punktów życia i go w następnej turze zabije. To nie mogę na to pozwolić niestety. Ten raczej Iverowi nie zada większych obrażeń. Nie wiem, spróbujmy w ten sposób. Odbierzemy pancerz. Ten zada jeden, no to nie zaatakujemy punkty pancerza. I Odleif wykończy tego gościa. Zada mu aż 7 punktów obrażeń i przez to Iver będzie bezpieczny. Dobra. Dobra, 3 zawsze lepsze niż 2. Nie. Dobra, chyba mogłem tutaj jeszcze inaczej to rozegrać, no ale dobrze wyszło. I do widzenia i cześć. No dobra, Rugalet, no i Mogun, czy tam Hogun, ale to wiecie, nimi się nie przejmuje. Zwycięstwo! Super. A jednak go nie zabiliśmy i tutaj podchodzi do nas Ekin. Co do wy robicie na 7 diabłów? A wpuszczamy się. No to widzę, jestem pod wrażeniem. Ale wszyscy ci ludzie, których tu wprowadziliście, są martwi. Wszystkie te dziewczyny, te kobiety i dzieci z wami martwi. No i dzięki za to, że zabiliście tych, którzy starają się utrzymać jakiś tu porządek. O czym ty pieprzysz, gościu? Jeju. No i znów zamykamy bramę oczywiście. Jeśli bym wiedział, że są wojownicy i warl na zewnątrz, to bym was wpuścił. Jestem Ekil i jestem tu przywódcą. Słyszeliście o wodzu? No, słyszeliśmy się, że się zabunkrował w wielkim holu. Serio? No cóż... Wiecie co, on się ukrywa w grobie, żre robaki, jakby to nie było jasne. Cóż tu się stało? No cóż, zaraz jak się rozniosła wieść, że dredże nadciągają, to ktoś go tam
sieknął toporem. No i cóż, i tyle. To jest krótsza historia. No cóż, przynajmniej trzy klany, które tu są, walczą o żarcie, tak? No i jeszcze oczywiście tutaj nie podoba mu się, że przyszedł Iver, bo to Bard, nie wiadomo czemu. Iver z tylko ramionami wzruszył na to wszystko. Dobra, jesteśmy w większym niebezpieczeństwie tutaj niż na zewnątrz. Słuchaj, byłem tu dowódcą, zanim wszystko się posypało. Masz trochę ludzi, którzy potrafią walczyć, masz Varla, który ma siłę smoka, czy tam boga. I tutaj jest taka mała dygresja. Jeśli byśmy wybrali inny wariant, to Iver by podszedł po prostu do bramy i by ją pchnął i ona by się otworzyła, więc dlatego to pewnie tak tu zostało wtrącone. Mogę sprawić, utrzymać wasze statko w tym bezpieczeństwie w wielkim holu i tylko walczcie dla mnie, aby odzyskać Frostvale. Nie będę wybierał stron. Zbyt ciężko powiedzieć, określić, kto tu jest tym dobrym, a kto złym po prostu. Dobra, no to wypuśćcie te wasze owieczki i zobaczcie, co się będzie tu działo. Najważniejsze, co chcę zrobić, to wydostać się z tych przeklętych ulic. Pomyśl, co będzie, co lepiej będzie zrobić. I wiecie co? Możemy zostać we Frostvale, ale to raczej nie skończy się niczym dobrym. Możemy do niego się przyłączyć, to również tak dobrym się nie skończy niczym. No i możemy, dobra, wypuść nas, wyjdziemy na zewnątrz. I wiecie co? To też się nie skończy niczym dobrym, ale akurat tą opcję wybiorę. Nie wiem, czy to dobry. No i ale Ekil od razu powiedział, żeby otworzyli bramę, no i cóż. Niezła strata czasu i żyć. No cóż, a teraz wypad. No i cóż, wychodzimy z Frostvale i zastanawiamy się, czy Róg się zastanawia, czy nie odrzucił jedynej opcji na przetrwanie. No, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. No, coś wymyślę po drodze. Rozdział Little... No, nie wiem, jak to jest, może do czegoś sugestia, nie wiem, nie wiem. Tak, i przenosimy się znów na zachód, do Hakona. I tym razem nie będziemy już patrzeć... Nie będziemy już patrzeć z perspektywy Ubina, tylko właśnie z perspektywy Hakona. Hakon, jesteśmy z powrotem. Udało mi się zgromadzić tak wielu wojowników ze Strand, jak chciałeś, no i więcej broni i zapasów również. Wow, 100 warlów, 100 wojowników, 200 zapasów, super. No i Hagon się trochę rozchmurzył. Nie o to chodziło. W sensie, że otrząsnął się, że Mugr do niego coś mówi. No odkąd Vognir umarł, wszyscy patrzą właśnie na ciebie i żeby Hakon robił decyzję. To wyczerpujące. Hakon? Tak, słyszałem. Mówiłem, że warlowie, których wysłaliśmy do Strand, wrócili. Zarządca, czy tam jak namiestnik, dał nam wszystko, co chcieliśmy. Dobra, super. Jakieś miał opory? No trochę. Nie wiem. Nie wiem, czy był zadowolony tym, że kupiliśmy jego wojowników za jego własne pieniądze. Tak, bo wzięli. To trochę śmieszne. Najpierw ten im zapłacił podatek, czy to jak to tam się nazywa, a teraz oni kupili, wynajęli wojowników. No cóż.
A, dodatkowo wysłał, nie wiem, no gościa, żeby po prostu strzegł jego własności tutaj w cudzysłowie, czyli tych ludzi. I gość nazywa się Eirik. Eirik, spotkałem go. No, wyglądał na dość w miarę swego chłopa, który wie, co się dzieje wokół niego. No, tak czy siak, gubernator, czy tam. No, niech będzie gubernator. Musi poczekać, chyba że chce, aby dredże chodziły po ulicach tamtego miasta. No cóż. Zabiliśmy każdego dredża, którego spotkaliśmy, kiedy was nie było. Dobra, dość, wystarczy tego. Gadania, o niech będzie. Jesteś pewien, że się wyzdrowiałeś, Ludin? No, zgadzam się z tym. Już wystarczająco poszło źle. Jeśli coś się stanie do księciu na misji pokojowej, no to nasze przymierze się zepsuje albo i gorzej. Tak, i tutaj możemy wybrać. To jest bardzo ważna decyzja. Albo wiecie co? Cofam to, co powiedziałem. To raczej nie ma większego znaczenia póki co. No ale powiemy. Nie, właściwie ma znaczenie. Jeśli wybierzemy pierwszą i trzecią opcję, to Ludina odeślemy. A jeśli Ludin sam decyduje o sobie, no to wtedy pójdzie z nami. No cóż. A, coś tam narzeka jak zwykle. Tak czy siak idziemy drogą, no tam jakąś nazywającą się, albo wy robicie swoją robotę i zabijacie dredżów. No i poszedł. Jakiś taki, no strasznie miałki ten Ludin, taki nie za bardzo. No tak czy siak. Wandering Road, nie pójdziemy, jest nas za dużo. Kiedyś rozwalę czaszkę temu pajacowi. No, jeśli go nie odeślesz, to będzie musiał z nim się użerać. Nie pozwól, żeby cię zbytnio denerwował. Dobra, idziemy. Mam dość patrzenia na to bagno. Co powiedzieć wojownikom Hakon? No i tutaj możemy wybrać różne rzeczy. I to raczej też nie ma większego znaczenia. Możemy idziemy, dopóki nie odzyskamy Schlit, albo żadnych strat więcej, albo możemy powiedzieć, że góry po prostu zabijemy tyle dredży, że zawalą góry. Po prostu nie będzie się dało przejść, no mniej więcej. Dobra, powiem im i możemy ruszać. I wiecie co? Myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. W następnym porozmawiamy z Mogrem, porozmawiamy z Ubinem, sprawdzimy namiot bohaterów i wyruszymy z tej wioski, która nazywa się Wolderful, z tego co kojarzę. No, tak czy siak, na razie.